Uciekam! Uciekam, bo Twindemia nadchodzi! Uciekam! Jesteśmy w niebezpieczeństwie! Muszę zadzwonić do żony! Chyba jestem już tu bezpieczny! Muszę zadzwonić do żony! Halo, Ryszardzie, o co chodzi? Kochanie, jak będziesz wracała z roboty, to weź, kurwa, reklamówka duża i kup 62 paczki makaronu, 32 paczki ryżu i papier toaletowy weź. 10 paczek po 10 będziemy mieli 100 rolek. Weź, kochanie, bo Twindemia nadchodzi. Co ty mówisz, Ryszardzie? Twindemia! Jaki Tinder? Masz, gnoju, konto na Tinderze? Wiedziałam, że mnie zdradzasz. Wiedziałam, przeczuwałam, że masz stosunki poboczne. Kochanie, nie Tinderze! Nie Tinder, tylko Twindemia! Eksperci ostrzegają, że Twindemia nadchodzi! Ryszardzie, wiedziałam, że mnie zdradzasz! Kurwa, kochanie, skup się! Skup się, co do ciebie mówię, koduj! Twindemia nadchodzi! Eksperci ostrzegają, że Twindemia, rozumiesz? Że grypa i COVID razem, dwie epidemie w tym roku nas zagrażają! Bo wzrastają zakażenia grypy, rozumiesz? A to przecież zawsze, Ryszardzie, była grypa! No! 2 lata nie było, co ty gadasz? No, a gdzie była? Na wakacjach w Stegnie? Kochanie, skup się, Twindemia nadchodzi. Pamiętaj, kup cukier, ryż, makaron i weź jeszcze te cukierki z ekipy, kurwa, bo widziałem, że ekipa wypuściła cukierki. Siemaneczko, siemaneczko, o chuju złoty. Moi drodzy, dzisiaj rano się budzę, włączam telewizor i zobaczę, co tam w świecie słychać, co tam piszczy, kurwa, w mediach. A tutaj patrzę na jednej telewizji, na drugiej, że grozi nam Twindemia. Wchodzę w internet, czytam różnego rodzaju ogłoszenia, w różnych tam materiały, artykuły, w różnych kurwa tych. Patrzę, tam też piszą, że grozi nam Twindemia. Ja mówię, co to kurwa jest Twindemia? Czy to jest jakaś nowa gra z Nintendo, kurwa, czy coś? Nie wiem. Wchodzę, czytam Twindemia, że COVID z grypą... Dwie epidemie naraz nam grożą w tej jesieni. Nie już jedna, tylko dwie. I to się nazywa Twindemia. I eksperci ostrzegają. Twindemia! Ja pierdolę. Ja mówię sobie, kurwa, w tych czasach ludzie mają, dość, że mają problemy, bo nie wiedzą, czy będą mieli, czy węgiel kupią, za co kupią, ile kupią, że rachunki wzrastają, że ceny energii wzrastają, że żywność coraz droższa w marketach. No ludzie mają chuj problemów. A tutaj kolejne zmartwienie. Twindemia i media już dmuchają balonik. Twindemia! Jeszcze na jednym materiale, takim tam artykule wyczytałem, czy grozi nam lockdown i znak zapytania, kurwa. Tak wiecie, żeby troszkę niepokoju wprowadzić, troszkę paniki. Czy grozi nam lockdown, bo nadchodzi Twindemia. Twindemia. Ja mówię, ja pierdolę. Czy te media już nie mają się czym zajmować poważniejszymi sprawami? Ja nie mówię, że choroby nie są poważnymi rzeczami, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Nie mylcie chuja z palcem, nie, nie, nie. Ale wiecie, o co chodzi, żeby... Dość, że mają w chuj problemów ludzie, to jeszcze im potrzebne jest sianie niepokoju, paniki, że znowu coś nadchodzi, że nie wiadomo, że może znowu nam coś zamkną, że może znowu nie zjemy popcornu w kinie. Ha, ha, ha. Ja pierdolę, Twindemia. Halo, kochanie, pamiętaj, najważniejsze, żebyś wzięła te cukierki ekipy, tak? No, bo widziałam, że nowe wyszły, pyszne są, kurwa, no. Także leć tam szybko do tego marketu i przy okazji zniczę weź, kurwa, no. Bo nie wiadomo, jak przyjdzie Twindemia, to nie wiadomo, czy na pierwszego wyjdziemy. No to po co mam kupować znicze? A, bo już chuj, będą na drugi rok. No, bo może wiesz, ze względu na bezpieczeństwo naszej zmarłych zamkną. No, pa, kochanie, pa.